Michalik i Michał Adamiuk. Złagodzenie prawa aborcyjnego uda się nowej władzy, pokazuje najnowszy sondaż Ibris dla Radia Z. Sztuka przegrywania, nowa rzeczywistość dla PiSu i prezesa Kaczyńskiego. A gościem Radia Z jest świeżo wybrany wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. 8. Prawie 43% Polaków wierzy, że rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy złagodzi prawo aborcyjne. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Radia Z. 40% pytanych uważa, że nowa władza z tej obietnicy się nie wywiąże. Aborcja może być jednym z pierwszych tematów, jakimi zajmie się nowy Sejm. Posłanki Lewicy zamierzają złożyć 2 projekty w tej sprawie jeszcze na pierwszym posiedzeniu. Na razie przyzwyczajamy się do nowego układu sił w parlamencie. Nie wszystkim przychodzi to łatwo. Spóźnienie na hymn. Drzemka na przemówieniu Morawieckiego. Oskarżanie nowej większości o zamach na suwerenność Polski. Dla Jarosława Kaczyńskiego to nie był łatwy dzień. Pierwszy od 8 lat w opozycji. Jacek Czarnecki z bliska obserwował to przy Wiejskiej. Jak prezes znosi utratę władzy? O, zdecydowanie źle. Prezes jest wyraźnie w nie najlepszej formie, ale i tak wczoraj w zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego zaszła dramatyczna zmiana, bo ja sam mogłem z nim rozmawiać 2 razy, chyba po raz pierwszy od 7 lat na korytarzach sejmowych. Też kilkakrotnie udzielał wypowiedzi. Oczywiście na każde pytanie odpowiada obsesyjnie. Wszędzie widzi Niemców i złego Tuska. To jest człowiek Niemiec. No, chyba wielokrotnie to udowadniał. Zachowywał się jak ostatni lump. Po raz pierwszy od 8 lat dostępu do prezesa nie broniła już dziennikarzom, ani Straż Marszałkowska, ani nawet nie zasłaniali go przed dziennikarzami własnymi ciałami posłowie PiSu. To mnie bardzo zaskoczyło. Prezesa chyba też, więc chodzenie sejmowymi korytarzami i konieczność odpowiadania na pytania dziennikarzy musiały być dla niego niemałym szokiem. Młoda Polska ma swoje oczekiwania od nowej władzy. Będziemy jej patrzeć na ręce, mówi Joannie Mąkosie Paweł Mrozek z Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwsze konkrety, którymi ten nowy rząd musi się zająć. Przede wszystkim odpolitycznienie szkół. Chociażby o LGBT trzeba zadbać, o zdrowie psychiczne, które jest w tragicznym stanie. I to wzięcie sprawy w swoje ręce odnośnie klimatu. Macie już gotowe jakieś rzeczy, z czym chcecie przyjść do przyszłych posłów, posłanek? Tak, będziemy taki specjalny dokument tworzyć, w którym będą nasze postulaty odnośnie edukacji, zdrowia i wszystkiego po kolei. Ale przede wszystkim chcemy żyć w normalnej szkole, w której nie ścigają nas za poglądy. W Sejmie na razie przerwa, wznowienie obrad o 16. Teraz 7:55, gość Radia Z. I Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Włodzimierz Czarzasty, nowy, stary wicemarszałek Sejmu, przyszły rotacyjny marszałek Sejmu, lat 63, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystko pan wymienił pięknie. Ma pan inny głos trochę. Bo jestem przeziębiony, ale robiłem test, nie mam COVID-u. Może pan wczoraj za dużo gardłował w Sejmie? Nie, właśnie wczoraj byłem wyjątkowo spokojny, bo taki spokojny czas na Sejm nadszedł. To zaraz po tym porozmawiamy, ale najpierw krótka piłka do pana, panie marszałku. Czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu? Tak czy nie? Nie. Wydaje... odpowiada wprost. Mój gość, to jest pytanie także do państwa. Czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu? Zapraszam państwa na... Są sprawy ważniejsze. Tak jest. Uważam. Na stronę radioz.pl i zapraszam do głosowania. Tak a propos wczorajszego posiedzenia, pierwszego posiedzenia Sejmu. To z waszej strony przejaw demokratycznej kultury czy zemsty, że zablokowaliście panią marszałek do prezydium Sejmu? Mówię o Lewicy. Proszę państwa, to nie była kwestia blokady pani, znaczy jakiejś blokady politycznej PiSu. Znaczy my bardzo konsekwentnie jako Lewica krytykowaliśmy to, co pani marszałkini Witek robiła. Mało tego, pół roku temu żeśmy oddali sprawę co do poczynania pani marszałek do prokuratury. Taką samą sytuację mieliśmy w stosunku do Konfederacji. Bardzo krytycznie w trakcie całej kampanii wyborczej żeśmy się do Konfederacji również w tym studio odnosili, wspominając słowa pana posła Mencena i innych ludzi na temat kobiet, na temat Unii Europejskiej. I Krzysztof Bosak został wczoraj wybrany wicemarszałkiem, tak jest, a pani Elżbieta Witek nie. Tak jest. W związku z tym, jeżeli chodzi o Lewicę, oczywistym dla mnie
oczywistą decyzją było głosowanie przeciwko kandydaturze pani Witek oraz przeciwko kandydaturze pana Bosaka. I jedną i drugą rzecz zrobiliśmy. Była to decyzja całego klubu, jednomyślna. I powiem panu szczerze, że to jest tak. Trzeba pamiętać, co się mówiło przed wyborami i trzeba nie zmieniać zdania jednego dnia po wyborach, jak się jest wybranym. Krytykowaliśmy, krytykujemy i będziemy krytykowali takie zachowania. Ale czy pani marszałek Witek została skazana, dostała zarzuty? Czy jest przestępczynią, czy jest zbrodniarką? Pana, fatalnie prowadziła obrady Sejmu, wprowadziła mechanizmy powtórnego, potrójnego głosowania w momencie, kiedy przegrywali jakiekolwiek głosowania. Uważamy, że manipulowała Sejmem. A jak pan z nią wytrzymał przez te kilka lat w prezydium Sejmu? Ale co pan myśli, że... Może pan powinien wtedy trzasnąć drzwiami i powiedzieć: pani marszałek, ja tego nie akceptuję, wychodzę. Proszę pana, na każdym prezydium Sejmu były głosowania i te głosowania zwykle kończyły się wynikiem 3-3, a ponieważ pani Witek była marszałkinią Sejmu, w związku z tym miała podwójny głos. W związku z tym, wie pan, to jest parlamentaryzm. Parlamentaryzm nie polega na trzaskaniu drzwiami i awanturach, tylko polega na tym, żeby wyrażać swoje akty w akcie głosowania bądź z trybuny sejmowej. A czy parlamentaryzm polega na tym, że 7,5 miliona ludzi, którzy głosowali na PiS, nie będzie miało w prezydium swojego wicemarszałka? Ale dlaczego? Bo zablokowaliście konkretną osobę. Ale proszę pana, zablokowaliśmy konkretną osobę ze względu na przymioty tej osoby. Miejsce dla PiSu jako największego klubu parlamentarnego jest. Niech zgłoszą następną osobę. A Jarosław Kaczyński mówi, że nie zgłosi, że to wy musicie zmienić zdanie. I co? Ale proszę pana, każdy ma swoje zdanie. Ale zmienicie zdanie, czy nie? Ale czy jest możliwa zmiana stanowiska wobec pani marszałek? Nie. Jeżeli chodzi o Lewicę, na 100%. Czyli PiS, jeśli nie zgłosi kandydata innego, to nie będzie miał wicemarszałka. Nie zgłosi kogoś takiego, kto według nas spełnia standardy demokratyczne. A pan chciałby, żeby ktoś w pana klubie grzebał i powiedział: nie czarzasty, Dyduch nam się podoba. Proszę pana, ale Marek Dyduch, mój przyjaciel, czy czarzasty, mój kolega mówiący w tej chwili do państwa, nie wprowadzał reasumpcji głosowania. Nie naciągał regulaminu Sejmu. My tak uważamy. My nie mamy spraw prokuratorskich, bo jedyną sprawę prokuratorską, którą miałem w trakcie poprzedniej kadencji Sejmu, to przypomnę państwu, sprawa związana z tym, jak pobiłem policjantów w trakcie jednego ze strajków kobiet. Notabene nikt mnie wtedy za to nie przeprosił, ale nie jestem małostkowy. Chcę tylko powiedzieć, że na prezydium Sejmu była bardzo nieprzyjemna rozmowa w tej sprawie. Również prowadzona przez panią Witek. Co mówiła? Która uważała, że po prostu... potencjalnie uważała, że bardzo możliwe, że jestem winny. Czyli pan jej tego nie zapomniał? Nie, to nie o to chodzi, że ja jej nie zapomniałem. Ja nie zapominam sytuacji. To nie chodzi o osobiste sprawy. Wie pan, jak pan się budzi następnego dnia i po dniu, w którym dowiaduje się, że pan poprzedniego dnia pobił po prostu policjantów i dowiaduje się pan to o tym z prasy na przykład i nie ma pan wsparcia ludzi, z którymi pan pracuje. No, wie pan, czy ja wyglądam... Zabrakło panu wsparcia pani Elżbiety Witek wtedy? Nie, zabrakło rozsądku. Zabrakło, wie pan, wiary w słowa. No, czy ja wyglądam na człowieka, który po prostu jest awanturny i bije tysiące policjantów? Notabene prokuratura umorzyła całe postępowanie i w ogóle sprawy nie było. Nawet się zastanawiałem, muszę państwu powiedzieć, czy do tej sprawy nie wrócić. Ale chcę powiedzieć, jestem... tak uśmiechnięty do życia, że nie będę wracał. A czym zgrzeszył senator Bogdan Pęk z PiSu, że Senat nie wybrał go na wicemarszałka Senatu? Złamał regulamin jak marszałek Witek? Nie znam sprawy funkcjonowania Senatu w tym względzie. Czyli nie wie pan? Nie obserwowałem pana Pęka. To jest zaskakujące? Uważa pan, szczerze, że tak powinno być? Proszę pana, ja głosowałem w sprawie pani Witek i pana Bosaka.
W sprawie Senatu nie byłem w Senacie, nie obserwowałem obrad. Byłem w Sejmie i widziałem, co się działo w Sejmie. To było żenujące po prostu. To było zaprzeczenie jakiejkolwiek dyskusji demokratycznej. Te wszystkie zgody na to, żeby skracać czas do pół minuty na wypowiedzi, właściwie ograniczenie dyskusji w Sejmie, proszę pana, ograniczenie dyskusji w Sejmie. Za to jest odpowiedzialność również moralna. To wróćmy do tego, co będzie się działo, co działo się wczoraj już po wyborze nowego marszałka, przepraszam. Ściskał się pan wczoraj serdecznie z Szymonem Hołownią. Bo go lubię. A myślałem, że pan go kocha, tak jak Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kocha go pan? Proszę pana, słowa, wyrażanie sympatii w polityce jest chyba miłą rzeczą. To znaczy, myślę, że ta strona demokratyczna, która w tej chwili doszła do władzy, chyba, to jest coś nowego chyba w polityce po 8 latach, że ludzie się lubią, że się do siebie uśmiechają, że są dowcipni. A kto się zmienił? Czarzasty czy Hołownia? Bo ja pamiętam, 3 lata temu jeszcze pan ironizował sobie z Szymona Hołowni. Mówił pan, że najpierw płakał nad Biblią, potem płakał nad Konstytucją i nie ma co z siebie robić idioty. Pamiętam te słowa. Wie pan co? Rękopisy nie płoną. Dobrze, ale może się zmienił i Hołownia, i Czarzasty. Może po prostu czas na to, żeby tam te wszystkie pstryczki wcześniejsze po pierwsze zapomnieć, a po drugie ich nie czynić. Ważny czas jest w tej chwili dla Polski. Naprawdę jestem przekonany co do tego, że dobrze idą nam te rozmowy wszystkie. Dają efekty. Proszę zauważyć, że... Dobrze idą wam rozmowy? Koalicyjne. Leszek Miller w Radiu Z w tym studiu w piątek mówił, że sprawa rotacyjnego marszałka to jest kuglarska sztuczka i pokazuje, że jest olbrzymie napięcie. Że to jest zgniły kompromis. Powiem to marszałkini Kidawie Błońskiej, która również temu podlega. Proszę pana, zawsze w każdym programie stara się mnie pan wkręcić w wypowiedzi na temat pana Leszka Millera. Ja wspominam tylko to, co jest w nim piękne. A co jest w nim piękne? Bardzo wiele rzeczy. No, na przykład jedna rzecz. Wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Myślałem, że powie panu jakieś cesze charakteru. Proszę pana, nie ma to, prawdę powiedziawszy, znaczenia. To znaczy, to jest tak... Miller jest doświadczonym politykiem. Był kiedyś taki program Mówią Wieki. I muszę panu powiedzieć, że to jest taka encyklopedia historii. I encyklopedię trzeba czasami otworzyć, żeby po prostu sobie coś przypomnieć z historii. Wtedy słucham Leszka i się dowiaduję, co było 20 lat temu, 40 lat temu... Tacy ludzie są potrzebni Polsce. Powiedział Włodzimierz Czarzasty. Teraz krótka piłka, odsłona numer 2. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Jeszcze w tej kadencji wyprowadzimy religię ze szkół. Tak czy nie? Krótka odpowiedź. Zrobimy wszystko, żeby tak zrobić. To znaczy przeniesiemy do salek katechetycznych. Kolejne pytanie. Wynik Lewicy to moja osobista porażka. Tak czy nie? No nie, bo po 18 latach współrządzimy. Kolejne pytanie. Zrezygnuję z przewodniczenia Lewicy i kiedy zostanę marszałkiem Sejmu? Nie wiem, co będzie za 2 lata. I odpowiedź na pytanie dla naszych słuchaczy i pierwsze pytanie do naszego gościa. Czy kwota wolna do 60 tysięcy powinna być pierwszą decyzją nowego rządu? Tak odpowiedziało 47% uczestników sądu, nie 53%. Więc... Czyli moja zdystansowana odpowiedź w tej sprawie... Trafił pan w punkt. Trafiłem w punkt. Gorący komentarz do tego. Jednym słowem, mam jeszcze trochę wyczucia politycznego. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej części rozmowy. Zapraszam państwa do internetu, na Radio Z.pl, Facebooka, ja i YouTube'a. Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest gość Radia Z. No właśnie, bo pierwsza ta decyzja nowego rządu w kontekście kwoty wolnej od podatku to raczej nie jest postulat Lewicy, to raczej jest jeden ze 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. Pana zdaniem nie da się tego zrobić w pierwszych miesiącach? Proszę pana, premier Tusk będzie układał harmonogram rzeczy,
którymi się rząd będzie zajmował. Nie chcę ingerować w plan pracy premiera Tuska, bo po prostu to jest jego plan pracy. A będzie jedynowładztwo premiera Donalda Tuska? Nie będziecie mieć wpływu na to, co zrobi? Coraz bardziej poznaję pana premiera Tuska. Mamy prawie codziennie spotkania koalicyjne. Uważam, że jest to rozsądny, otwarty człowiek. W związku z tym pewnie będzie słuchał różnych spraw. Wie pan, ja na pewno poprzez naszych przedstawicieli w rządzie, no nie ja, tylko Lewica, my mamy masę rzeczy zapisanych w tej umowie koalicyjnej, które, na których nam zależy. W związku z tym na pewno będziemy naciskali, tak jak każda z partii, która będzie tworzyła ten rząd, na to, żeby się zajmować naszymi sprawami. Ale on też jest bardzo dużo rzeczy wspólnych na szczęście. Więc ja jestem z tej umowy koalicyjnej zadowolony. Chociaż jest bardzo ogólnikowa. No wie pan, to... Ona taka jest i ogólnikowa, i nie jest. Dlatego, że jak pan się wczyta w różne rzeczy, no my na przykład mamy postulat renty wdowiej, a tam jest wpisany postulat podwyższenia standardu życia i wzmocnienie finansowe osób, właśnie tej grupy osób. Więc wie pan, to nie jest nazwane konkretnie, ale muszę panu powiedzieć, że... Tak, podwyżki dla nauczycieli oraz całego sektora publicznego, czyli usługi publiczne dla nas, które były bardzo ważne, to był jeden z 6 punktów naszego programu, są wpisane. Kwestia... Czy ja dobrze rozumiem, panie marszałku, przepraszam, podwyżki na pewno będą. Będą. I to będą pierwsze decyzje. Będą jedne z pierwszych A kwota decyzji. Wolna może poczekać. Nie wiem, dlaczego pan wybrał akurat kwotę wolną. Bo to jest interesująca sprawa. Proszę pana, ale niech każdy zabiega w ramach tego rządu o sprawy i przekonuje partnerów, co powinno być szybciej, co A jak wasz być partner, wolniej. Platforma, Donald Tusk powie, kochani przyjaciele z Lewicy, poprzecie tą kwotę, to co pan zrobi? Będziemy dyskutować w tej sprawie, na pewno, a przede wszystkim wie pan, co trzeba zrobić. Naprawdę mówię to o tym z bardzo dużym dystansem. My musimy tak naprawdę zrobić bilans państwa. Zobaczyć, jak naprawdę wyglądają finanse państwa. Wie pan, ilość środków finansowych, które idą poza budżetem poprzez różne instytucje finansowe, fundusze, jest olbrzymia. W związku z tym musimy zobaczyć tak naprawdę, na co państwo polskie stać. Jak pan myśli, bo wczoraj prezydent po tym posiedzeniu Sejmu desygnował formalnie pana premiera Morawieckiego na przyszłego premiera. Kiedy obejmiecie rządy? Chyba, że uważa pan, że premier Morawiecki ma jakąś minimalną szansę na zdobycie większości. Pan premier Morawiecki nie ma żadnej szansy na zdobycie większości, co zresztą wczoraj pokazały głosowania i w Sejmie, i w Senacie. Nie podoba mi się ta gra. Bo to jest tak naprawdę gra z Polską, to jest przesuwanie ważnych decyzji o miesiąc. Nie ma to sensu. Rozumiem, że... Znaczy, obciążam tym pana prezydenta Andrzeja Dudę. Dlatego, że uważam, że w tym czasie, no za jego przyzwoleniem, bo gra tym elementem czasowym, funkcja czasu zresztą w polityce jest bardzo ważna, za jego przyzwoleniem moim zdaniem zdarzy się bardzo wiele złych rzeczy. Uważam, że cwaniacy będą sobie zmieniali umowy o pracę z jakimś rocznym wypowiedzeniem. Uważam, że będą niszczone dokumenty, bo wiemy, że są. Uważam, że będą... Jeśli tak będzie, jeśli przejmiecie władzę, to nie rozliczycie Prawa i Sprawiedliwości za to? Oczywiście, że rozliczymy. Do wszystkiego, do czego dojdziemy, to rozliczymy. Tak nawiasem, coraz więcej ludzi, tych urzędników, którzy byli zastraszani, w tej chwili daje nam znać, co, gdzie jest złego robionego. Tylko pytanie jest takie, po cholerę to przedłużać? Jaki to ma sens? Wczorajsze wystąpienie zarówno pana prezydenta Andrzeja Duda, jak i pana premiera Morawieckiego były moim zdaniem po prostu dosyć kuriozalne. Tak? A co było kuriozalnego w tym, co mówił Andrzej Duda? No, wzywanie do tego, że w Polsce wreszcie, że w Polsce funkcjonuje praworządność, nie zapomniał o tym, co robił z sędziami KRS-u, zapomniał o tym, jakie ustawy podpisywał, zapomniał o tym, że po prostu zepsuł system prawny. Jak to można... A słyszał pan te słowa? Prezydent powiedział, że jego ewentualne weto nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania przez was
obietnic wyborczych. Proszę pana, co pan na to? Jestem krytycznie nastawiony do pana prezydenta. Uważam, że miał bardzo złą kartę i ma złą kartę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie swojej prezydentury. Miał, moim zdaniem, jeden moment bardzo dobry, który już pogrzebał, dotyczący zachowania wobec sytuacji wojny, która jest za naszą granicą. Uważam, że już pogrzebał. A dlaczego pogrzebał? A niech pan popatrzy na nasze stosunki z Ukrainą w tej chwili. Czy nie było tutaj winy ze strony ukraińskiej i wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego? Proszę pana, w Nowym Jorku, pamięta pan? Bez względu na to, czyja była wina, to trzeba być rozsądny w tym wszystkim. To, że pan na przykład mnie czasami denerwuje, albo ja pana, nie znaczy, że się nie spotykamy, nie rozmawiamy, nie wyjaśniamy i nie popychamy spraw do przodu. Jeżeli pan myśli, że po całej tej sprawie związanej z Ukrainą, my mamy naprawdę mocną pozycję w NATO, mocną pozycję w Unii Europejskiej i mamy mocną pozycję w stosunku do Ukrainy, to myślę, że pan tak nie myśli. Pan jak zagrał, jak pan zagrałby z Ukrainą dzisiaj, z Kijowem? No na pewno bym nie robił z Ukrainy pierwszego wroga. A czy prezydent robi pierwszego wroga? Widziałem, że niedawno, 11 pana, listopada, miał telekonferencję z prezydentem Zełenskim. Proszę pana, ale jak wyglądają nasze stosunki z Ukrainą? Czy pan sobie wyobraża, żeby było spotkanie na przykład ministrów spraw zagranicznych całej Europy w Ukrainie i żeby polskiego ministra spraw zagranicznych tam nie było? Bo chyba tak było. Było. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne w kraju, który przyjmuje 1 000 000 dzieci ukraińskich w sytuacji zagrożenia i tak pomaga naród narodowi? Wie pan, Ukraina ma swoje interesy. Trzeba pamiętać o historii Ukrainy, trzeba pamiętać o Wołyniu, trzeba pamiętać o wszystkich rzeczach. Ale też trzeba pamiętać, że Ukraina w Unii Europejskiej, silna Ukraina, to jest nasze większe bezpieczeństwo w stosunku do Rosji. Ja muszę też pamiętać o naszych słuchaczach. Teraz seria pytań od nich. Czy poseł Konieczny powinien zostać ukarany za gest marksistowskiego pozdrowienia podczas ślubowania na posła RP? Nie powinien, bo, nie, bo tak nawiasem... Podniesiona, zaciśnięta pięść. Rekomenduję poznanie filozofii Marksa, dlatego że jest to jeden z lepszych filozofów, notabene bardzo mocno czczony i w filozofii, i w Niemczech. Nie będzie żadnych konsekwencji wobec posła Koniecznego. Ale nie mam za co, nie mamy za co. To idziemy dalej. Czy brak podstawowej wiedzy, przykład pan Śmiszek, oraz durne tezy, to cały czas cytat pytania, i wypowiedzi na temat Giertycha, tutaj pani Żukowska, nie ośmieszają instytucji posła z ramienia Lewicy? Nie macie lepszych kadr? No ale, bo tak trochę... Trochę bezpośrednio cytuję pan jakieś pytania. Z tego, znaczy, co pamiętam, chodziło o brak wiedzy pana Śmiszka na temat tego, ile wynosi VAT. Pana pierwszy raz słyszę jakieś... Czy jest pan zadowolony ze swoich kadr? Jeżeli chodzi o posłanki i o posłów, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o pana Śmiszka, świetny wynik we Wrocławiu, ponad 30 tysięcy głosów. Jeżeli chodzi o panią Żukowską, 20 tysięcy więcej niż głosów dostała niż 4 lata temu. Trochę zazdroszczę, bo ja dostałem 10 tysięcy mniej. Kolejne pytanie, czy Kosiniak-Kamysz odwzajemnia pana miłość? Jeśli tak, to w jaki sposób to okazuje? My się lubimy. Ja wiem, że to jest coś nowego, jak się patrzy na ludzi, którzy się lubią, którzy do siebie się uśmiechają, którzy jedzą ze sobą kolację, którzy normalnie ze sobą rozmawiają i można to ośmieszać. Wie pan, ja taki jestem. Ja lubię ludzi. Nauczył mnie tego Kwaśniewski, ale długo nie musiał uczyć, dlatego że ja jestem po prostu otwartym facetem. Dlaczego mam nie pokazywać na scenie politycznej, że ludzie mogą być normalni, że mogą się przytulać, że mogą być uśmiechnięci do siebie? Czy to jest do cholery złe? Po 8 latach ponurych rządów, smutnych facetów i babek, którzy po prostu się nie lubili i nie lubili ludzi, czy nie można pokazać innej twarzy? I innego gardła. Można, tylko encyklopedysta Leszek Miller mówi, że to jest infantylne. Proszę pana, ale Leszek Miller chyba jest autorytetem już tylko dla pana.
Jak w obliczu wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem sędziów Rzeplińskiego i Cola zamierzacie zliberalizować prawo aborcyjne? Pomijam już prezydenta i obecny Trybunał. Proszę odnieść się konkretnie do starych wyroków Trybunału, którego nie podważacie. Będziemy walczyli o sprawę wolności kobiet w podejmowaniu decyzji w sprawie aborcji. Wczoraj złożyliśmy dwie ustawy w tej sprawie. Jedną złożyła pani posłanka Katarzyna Kotula w sprawie aborcji, drugą w sprawie depenalizacji. Sądzi pan, że będziecie mieć większość do tych dwóch ustaw? Złożyła pani Żukowska. Zobaczymy, kto będzie jak w Sejmie głosował, bo wszyscy o tym mówili. W związku z tym chcemy zobaczyć na sali sejmowej, jak ten układ się przełoży na głosy i będziemy do tego wracać do góry, dopóki nie wywalczymy tego. Jeżeli nie... Jest jeszcze prezydent. Jeśli nawet zostanie uchwalona ustawa... Dwa lata jest jeszcze prezydent. Czyli czekacie na kolejnego? Proszę pana, czekamy na to i będziemy walczyli. Akurat jeżeli chodzi o Lewicę, w tej sprawie Lewica nie ma sobie nic do zarzucenia. Dobrze, ale co, czy zamierzacie w tej sprawie, przepraszam, że przerywam, proszę. Czy zamierzacie w tej sprawie przeprowadzić uchwałę w Sejmie o unieważnieniu sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego? Tak powinno być. Kiedy to może się zdarzyć? Wtedy, kiedy pan marszałek Szymon Hołownia to zarządzi. Macie świetne relacje z Szymonem Hołownią. Nie domyśla się pan, kiedy to będzie? Czy to będzie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu? Proszę pana, poparliśmy Szymona Hołownię, bo wierzymy, że będzie dobrym marszałkiem. Wczoraj świetnie zaczął. Będziemy to głosowali wtedy, kiedy Szymon Hołownia wniesie to pod obrady. A czy taka uchwała o unieważnieniu wyboru nie będzie drogą na skróty? Czy to będzie prawdziwe przywracanie praworządności? Według prawników nie będzie drogą na skróty. My nie będziemy robili niczego politycznie tylko i wyłącznie dlatego, że nam się to podoba, bo decyzje, które będziemy podejmowali, muszą być wybronione, bo mają za sobą i niosą ze sobą olbrzymi ciężar gatunkowy. W związku z tym na pewno jest to przemyślane i na pewno przyjdzie na to czas. Czyli decyzja zapadła, kwestia terminu. Tak jest, to zależy od marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Czy w związku z tym, że to kolejne pytanie naszego słuchacza, że Razem nie weszło do rządu, spodziewa się pan, że Lewica rozpadnie się i nie dotrwa do kolejnych wyborów? Chciałoby kilkaset tysięcy osób pewnie, żeby tak się zdarzyło. Lewica utworzyła wspólny klub. Pani Magdalena Biejat została wczoraj wicemarszałkinią Senatu z rekomendacji Lewicy. Pani Marcelina Zawisza została wiceprzewodniczącą klubu. Naprawdę Lewica wie o jednej rzeczy. Jak ze sobą współpracuje, odnosi sukcesy. 8 lat temu wróciła do Sejmu. 4 lata temu wróciła do Sejmu. A proszę państwa, i mówię to bez bufonady, za chwilę będzie współrządziła po 18 latach. Więc jeżeli pan myśli, że współrządzenie po 18 latach nie jest sukcesem Lewicy i że my się przy tym pokłócimy, to uprzejmie pana informuję, że jest to nieprawda. No ale dlaczego bardzo partia Razem nie chce wejść do rządu? Proszę pana, każdy ma prawo podejmowania swoje decyzje. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że pani Magda Biejat wczoraj została wybrana na wicemarszałkinię Senatu dzięki głosom Platformy Obywatelskiej, Szymona Hołowni i PSL-u i naszymi. W związku z tym jest to w ramach umowy koalicyjnej wszystko. Wszyscy z niej korzystamy. Każdy ma prawo podejmować decyzje. My nie jesteśmy jedną partią. Jakby partia Razem myślała to samo, co Nowa Lewica, albo Nowa Lewica, co partia Razem, to byśmy byli jedną partią. Trzeba partnerów szanować. Umiejętność szanowania partnerów na Lewicy jest bardzo ważna, a w koalicji rządowej też jest bardzo ważna. Kolejne pytanie. Mówicie głośno. Trzeba się tego nauczyć po prostu. Mówicie głośno o parytetach, o prawach kobiet, a umowę koalicyjną podpisało 5 mężczyzn. Byli to Tusk, Kosiniak, Kamysz, Hołownia, Biedroń oraz pan. Rola kobiet skończyła się na podaniu umów do waszych podpisów. Czy to nie jest świństwo, seksizm, hipokryzja?
Tak, oczywiście, a wczoraj z rekomendacji Lewicy pani Bijat została wicemarszałkinią Senatu, a z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej pani Kidawa-Błońska została marszałkinią. Naprawdę uważam, że to, co robimy, jest rozsądne i będziemy po prostu podejmowali decyzje kadrowe tak, jak uważamy. Nie ma oburzenia w tej sprawie. Czy Włodzimierz Czarzasty, pytanie naszego słuchacza, zgadza się z opinią Aleksandra Kwaśniewskiego, pańskiego autorytetu, i Ryszarda Kalisza, cytat, że Donald Tusk jest rudy i mściwy i jest kanalią. Czy zatem Lewica nie boi się zemsty Donalda Tuska? Lewica niczego się nie boi. Rozumiem, że pan cytuje jakieś... jakieś... O ile pamiętam, to było na taśmach. A ile to lat temu było? Chyba parę. Proszę pana, odniosę się do sprawy chyba parę lat temu, do słów nagranych, rozumiem, w rozmowie prywatnej. Proszę pana, każdy ma prawo do swoich rozmów prywatnych, a ci, którzy te rozmowy nagrywają, upubliczniają, powodują rzecz piękną. Taką, że redaktor Rymanowski po czasie chyba parę, ma o co zapytać. Widzi pan, dzięki temu audycja jest fajniejsza. Pyta nasz słuchacz. Ale mam obowiązek przedstawić pytania naszego słuchacza. A ja mam obowiązek być wobec tego zdystansowany. To ja mam jeszcze jeden obowiązek. Chciałbym panu zadać pytanie. A jakie są pańskie wrażenia? Czy Donald Tusk jest mściwy? Ja pana Donalda Tuska poznałem 1,5 roku temu. Mam z nim dobre kontakty politycznie partnerskie. Nie uważam, nie widziałem u niego takich cech, powiem szczerze. Raczej uważam, że jest koncyliacyjny. Znaczy, obserwuję go jako człowieka, gdyż go po prostu nigdy z nim wcześniej nie rozmawiałem. Jest ciekawy. Nie boi się pan, że zrobi z was przystawki? Wie pan, ze mnie zrobić przystawkę... Mnie nawet jakby, proszę pana, hipopotam zjadł, to by po prostu... To by umarł. Jako przystawkę, to by zdechł. Okej. Prezes Kaczyński wczoraj powiedział, że podczas ostatniej kampanii właśnie tutaj Donald Tusk rzeczony zachował się jak ostatni lump i ze strony Platformy, czy lidera Platformy, był to pokaz niemieckiego chamstwa. Wie pan, boleje trochę, znaczy obserwuję pana Kaczyńskiego, z którym nigdy w życiu nie rozmawiałem. Nigdy pan z nim nie rozmawiał? Nigdy nie, nie poznaliśmy się. Muszę panu powiedzieć, obserwuję od pewnego czasu takie zachowania, które wskazują na tym, że przestaje panować nad swoim zachowaniem. To znaczy, i to tak patrzę bardzo po ludzku, każdemu życzę dobrze. Widziałem go, jak zrywał tę kartkę z tego wieńca. Widziałem, jak podchodził w bezradności swojej do policjantów, mówiąc, jestem waszym szefem, tam szefem bezpieczeństwa w Polsce, powinniście mi pomóc. I widziałem tych policjantów, którzy uciekali. Słyszę te słowa, które mówi w Sejmie. To są słowa zmęczonego, bezradnego człowieka, który zauważył, że świat, który uważał, że jest jedyny na świecie, mu odjeżdża. Że po prostu jego marzenia o tym świecie, który mi się osobiście bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, się nie ziszczą. I myślę, że widzi pan prezes Kaczyński upływający czas. Wie pan, Jesień Patriarchy, taka książka Markeza. Myślę, że powinien ją przeczytać. A może to jest reakcja na słowa Donalda Tuska z kampanii, który mówił o tym, że królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i że jest to wymarzona klientela dla władzy, dla PiSu. Taka reakcja, rewanż. Wie pan, nie chcę uczestniczyć w tych reakcjach. Myślę, że jeżeli chodzi o kampanię Lewicy, została przeprowadzona z dużym wyczuciem. A jak zostanie przeprowadzona dzisiaj kolejna część posiedzenia Sejmu? Czy po 16 należy spodziewać się jakichś niespodzianek?
Nie, jest program. Myślę, że to posiedzenie będzie trwało godzinę. Mamy dużo rzeczy do uporządkowania, takich organizacyjnych, które na początku Sejmu się robi. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie następne posiedzenie Sejmu. To jest decyzja pana marszałka Szymona. Czyli Szymon Hołownia może przerwać dzisiaj i... Pan Szymon Hołownia przenieść na przyszły tydzień, tak? Może to zrobić, nie wiem jakie ma plany, ale musimy wybrać komisję. No musimy zrobić to, co się na początku każdej kadencji robi. Najprawdopodobniej pan premier Morawiecki pożegna się z rządem za około miesiąc. Czy przez ten miesiąc Sejm będzie normalnie pracował, będzie przyspieszał? Co będziecie przez ten czas robić? Przez ten miesiąc Sejm normalnie będzie na pewno pracował i będziemy czekali, aby te wszystkie procedury, które uważam, że powinniśmy skrócić. I to jest uwaga zarówno do pana premiera Morawieckiego, jak i do pana prezydenta Dudy. Iwan, nie wiem, bo taki banał powiem na koniec, tak? Do jednego i do drugiego. Naprawdę banał, aż się wstydzę, że to powiem. Kończ was wstydu oszczędź, to jest dobry cytat w tej sytuacji. Patrzyłem wczoraj na premiera Morawieckiego. Właściwie człowiek zagubiony na tej sali, tak? Właściwie człowiek, który niczego już tej sali nie jest w stanie przekazać. To znaczy, co on za 2 tygodnie nam powie, jak wyglądała Polska za jego rządów? My wiemy, jak wyglądała. A co więcej, ludzie wiedzą, bo głosowali tak, jak głosowali. Co nam powie, że wybuduje nowy, wspaniały świat? Proszę pana, nawet Huxley by się uśmiał. A wy budujecie Polakom nowy, wspaniały świat? Na pewno będziemy starali się razem z Polakami robić tak, żeby było w Polsce lepiej. Ale nie będzie tak jak u Huxleya. No, nie, wie pan, każda utopia... Ja utopii nie proponuję. Ja akurat jestem politykiem bardzo pragmatycznym. Byli już tacy, którzy proponowali utopię i wie pan, jak skończyli. No, Huxley opisał jedną z form tej utopii. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, przyszły marszałek Sejmu, rotacyjny, lider Nowej Lewicy, przepraszam, był gościem Radia Z. Życzę zdrowia i żeby to gardło się poprawiło. Wie pan co, żeby rozum się nie popsuł, bo z gardłem sobie damy radę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.